Dzisiaj porozmawiamy nie o tym, co wiemy, ale jak się tego dowiadujemy. Czyli dlaczego wszyscy powinniśmy ufać nauce. Dziwne rzeczy się ostatnio działy na tym świecie. Bardzo dziwne. Izolacja, dezinformacja, maseczki, polityka. Bardzo dużo do ogarnięcia. Myślę, że dużo osób zwątpiło w naukę, też przestało jej ufać. Widziałam dużo takich głosów w przestrzeni publicznej, czy też w mediach społecznościowych. No zwłaszcza, że tak wiele się dzieje, a my jesteśmy bardzo reakcyjni, potrzebujemy szybkich odpowiedzi. I często gdzieś tam w popłochu po prostu szukamy, żeby się czegoś chwycić, dowiedzieć się, mieć jakąś pewność. Myślę, że te wątpliwości trochę wynikają z tego, że podczas nauki w szkole dosyć mały nacisk kładzie się na to, czym tak naprawdę ta nauka jest. Każe nam się uczyć na pamięć regułek o mitochondrium, o wiązaniach wodorowych, o bitwach. Czyli nie wprowadza się relacji z nauką. Nie uczymy się dlaczego i w jaki sposób wnioskować naukowo. Czyli nie mamy dostępu do tej całej wiedzy tajemnej, a otrzymujemy gotowe odpowiedzi. Nie rozumiemy, skąd ta wiedza się bierze i dlaczego eksperci mówią nam, jaka jest prawda. Bardzo trudno nam ostatnio odróżnić, co jest opinią, a co jest faktem, co jest rzeczywistością. Myślę, że to dlatego, że jeśli przyjmujemy wiedzę naukową, to musimy jej uwierzyć. A nie każdy ma łaskę wiary. Nie chodzi tutaj o wiarę w sensie duchowym, ale chodzi tutaj o wiarę... Zaufanie. O zaufanie. O zaufanie do tego, że osoby, które komunikują nam to, że mówią prawdę, że nas nie oszukują. Że robią też to rzetelnie i trafnie. Za co celebryci czy różne osoby publiczne dają nam szybkie odpowiedzi. Często takie, które chcemy usłyszeć. Tak, i poddawane w sposób emocjonalny, a to, co jest w ten sposób obrobione, lepiej zostaje w głowie. No bo wszyscy chcemy wiedzieć, jak będzie. Chcemy mieć poczucie, że wiemy, że jeśli na przykład zjemy czekoladę, to przytyjemy. Chcemy wiedzieć, że jeśli na przykład nie będziemy o siebie dbać, to zachorujemy. Potrzebujemy tego przewidywania i jakiejś pewności. Dokładnie, i wykonujemy swoje własne eksperymenty, sprawdzamy tę rzeczywistość, testujemy ją. Czy to na przykładzie czekolady, czy to na przykładzie relacji międzyludzkich, na przykład, czy jeśli na kogoś nakrzyczymy, czy on się przestraszy, czy się na nas też wkurzy. I tak naprawdę nauka robi to samo. Nauka sprawdza powiązania, sprawdza związki między różnymi zjawiskami, tylko robi to trochę inaczej. Nauka szuka prawdy obiektywnej, czyli czegoś, co będzie najbliższe jakiejś dostępnej dla większości rzeczywistości. Ja mówię dla większości, ponieważ część z nas żyje w tak zwanym swoim świecie i trzeba też to ująć. Jest bardzo dużo też grup osób, które rzeczywiście nie wierzą nikomu i muszą wszystko sprawdzić na własną rękę. Na przykład zorganizować też lot w kosmos, żeby sprawdzić, czy Ziemia rzeczywiście jest płaska, czy może jednak wypukła, okrągła. No i zaufanie, no bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie sprawdzić wszystkiego. No właśnie, jak spowodować, żeby więcej osób chciało polegać na tej wiedzy, która pochodzi od osób, które poświęciły, powiedzmy, całe życie jakiejś dziedzinie. Dlaczego w ogóle my dajemy sobie prawo do tego, żeby mówić, jak jest? Dlaczego krytykujemy na przykład to, co zrobiła autorka książki Jak mniej myśleć. Jaką masz czelność, Julia, w ogóle tutaj występować? Same sobie dałyśmy, to na YouTube przystało. Tak, na mocy nadanego nam prawa, które sobie same ustanowiłyśmy, postanowiłyśmy dla Was występować. Ale tak na serio, zależy nam na tym, żeby przekazywać wiedzę naukową w dostępny sposób. Tak, i opierajmy się na badaniach, które już powstały. Cała kwestia tutaj naukowa będzie pochodziła od wielkiego innego, jakim jest Akademia Naukowa. Czy Akademia Nauka, w sensie badania, science, nerdy, coś tam. No, wiecie. Psychologia w końcu to dziedzina nauki oparta na dowodach empirycznych. Empirycznych, czyli na doświadczeniu. Mhm. W taki sposób zdobywa się wiedzę, czyli przeprowadza się badania, weryfikuje hipotezy po to, żeby sprawdzić, czy jakiś związek zachodzi, czy nie zachodzi. Nie mówi, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Mówi, że właśnie to wiąże się z tym, to wpływa na to. Tak, tutaj nie ma oceny co do wartości ani moralnej, ani atrakcyjnej. To jest dosyć suche i takie bardzo precyzyjne wypowiedzenie się na temat tego, jak A ewentualnie wpływa na B, czy jest jakoś związane z B. Tutaj jesteśmy bardzo ostrożni co do formułowania każdego słowa. Po pierwsze, postawienie hipotezy.
Paweł jest młodym doktorem, który aspiruje do tego, żeby popełnić jakieś nowe badanie naukowe. Zastanawia się, poddając co roku studentów na koniec swojemu egzaminowi, jak to się dzieje, że najczęściej osoby, które ubierają się w czerwone koszulki, wypadają rzeczywiście w nim najlepiej. W związku z czym pomyślał, że można by przeprowadzić ciekawy eksperyment, a nawet przypomniała mu się teoria, pod którą mógłby się podpiąć, która jest pochodzenia ewolucyjnego i mówi o tym, że kolor czerwony służy wytężeniu naszej uwagi. Może tak być dlatego, że kojarzy nam się z krwią, z mięsem, z czymś organicznym, z jakimś alarmem też. A więc jest to priorytetowe. Być może ubierając się na czerwono, sami w jakiś sposób się napędzamy i popełniamy bardziej prawidłowe odpowiedzi. Czy tak jest? Paweł bardzo chciałby tego dowieść i sprawdzić. Po pierwsze, ma hipotezę, czyli twierdzenie, że koszulka w kolorze czerwonym wpływa na lepsze wyniki podczas testu. Po drugie, hipoteza ta jest osadzona w kontekście teorii naukowej. Teoria naukowa to nie to samo, co teoria w rozumieniu potocznym. Czyli teoria naukowa to taka największa nobilitacja. To znaczy, że ta nauka, te fakty, te wiadomości zostały już potwierdzone w wielu badaniach. Aby przeprowadzić badanie, potrzebna jest już właśnie taki kontekst tej teorii. Czyli właśnie ta teoria ewolucyjna w tym przypadku. Paweł uszczegóławia plan swojego badania. Zastanawia się, jak wiele będzie mu potrzebnych osób, żeby to przeprowadzić. Czy kolor czerwony ma przecież różne odcienie? Jaki to do końca ma być odcień? Czy ważny jest też krój? Być może ubrania, w jakim przychodzą ludzie na jego eksperyment, czy egzamin, ale już myślę o eksperymencie. I próbuje jakby jak najwięcej znaleźć takich wąskich uwag, do których można byłoby się przyczepić, żeby stworzyć jakiś cały plan tego. I znaleźć miejsca na luki, które mogłyby ewentualnie coś tam podważyć, żeby nie wyszło, żeby to było jak najbardziej obiektywne. A więc Paweł ma już wszystkie szczegóły badania. Ma opracowany model, jak zrobi ten eksperyment, kto będzie brał w nim udział i wszystkie szczegóły są dopracowane. Opisuje je we wniosku o dofinansowanie, o grant. Może go złożyć albo do Unii Europejskiej, albo do uczelni, na której jest zatrudniony. Być może są jakieś inne konkursy, w których może wziąć udział. I w taki sposób stara się o finansowanie swojego projektu. Aby otrzymać takie dofinansowanie, komisja złożona z ekspertów musi uznać, że ten projekt jest godny zaufania, że może wnieść coś do nauki, do postrzegania świata, że jest to projekt wartościowy. Powiedzmy, że Pawłowi się udało i grant został przyjęty. Teraz, aby przeprowadzić swoje badanie, musi złożyć kolejny wniosek, tym razem do komisji etycznej, czyli komisji złożonej z profesorów i innych doktorów związanych z uczelnią czy jednostką badawczą, w której chce przeprowadzić ten eksperyment. Jest to ważne po to, aby być pewnym, że podczas tego eksperymentu nie zrobi się nikomu krzywdy. A właściwie podając już właściwie osobom badanym pewną maskującą instrukcję, co już jest jakimś oszustwem, w jaki sposób już tych ludzi wykorzystujemy, co trzeba również później powiedzieć. W związku z tym ta etyczna powłoka tych badań obecnie jest bardzo restrykcyjna, rygorystyczna i cholernie ważna. Krok drugi, przeprowadzenie eksperymentu. Paweł niezwykle się cieszy, że jest już dzień eksperymentu. Zaproponował, że będzie rozdawał studentom przed wejściem na salę egzaminacyjną koszulki. Będą czerwone i białe. W ramach maskowanej instrukcji dodał, że ma podejrzenie co do tego, że studenci mogą ściągać, ukrywając w swoim stroju w różnych jego elementach jakieś ściągi. I dlatego chciałby taką pewną przezroczystość zachować i te koszulki, takie jednolite dla wszystkich, dodadzą więcej dla obiektywnych warunków przeprowadzania tego testu. Część otrzymała koszulki czerwone, a część w kolorze białym. Tak więc Paweł ma dwie grupy w swoim eksperymencie. Grupę eksperymentalną, czyli te z czerwonymi koszulkami, oraz grupę kontrolną, czyli te z białymi. Będzie porównywać później wyniki pomiędzy tymi grupami. Dla zachowania najwyższej wiarygodności wszystkie inne czynniki będą takie same. Czyli badania będą w tej samej sali, będzie taka sama temperatura, takie samo oświetlenie. Wszystko oprócz koszulkami będzie takie samo. Czyli jest tylko jedna zmiana, którą manipulujemy. A koszulki zostaną oczywiście dobrane losowo. Czyli nie będzie sobie Paweł wybierać, że lepszym studentom daje czerwone, a gorszym białe, tylko będzie losowanie. Punkt trzeci. Analiza wyników. Paweł zebrał już wszystkie swoje próby badawcze. Leży teraz przed nim stos egzaminów, który będzie czekał na weryfikację.
Osoby, które dostały koszulki czerwone, miały trochę inny kod testu, ale w ogóle tego nie zauważyły. Ta informacja jest potrzebna tylko naukowcom. I teraz zaczyna się wielkie sprawdzanie. Jakimi metodami będzie się posługiwał tutaj Paweł? Ano, statystycznymi. Analiza statystyczna polega na tym, aby za pomocą matematycznych równań i obliczeń sprawdzić, czy badane zjawiska są ze sobą powiązane, czyli występuje między nimi związek. Czyli w tym przypadku, czy faktycznie grupa z koszulkami czerwonymi osiągała wyższe wyniki testów niż grupa w koszulkach białych. Zazwyczaj testy statystyczne przeprowadza się za pomocą komputera, programów. Jest to po prostu łatwiejsze, szybsze i prawdopodobnie bardziej dokładne niż gdyby miał to robić ręcznie. Mhm. Tak, w ten sposób możemy uniknąć jakichś głupich pomyłek. 4. Publikacja, krytyka i replikacja wyników. Paweł bardzo się cieszy, bo badanie, które popełnił, okazało się być istotne statystycznie. W związku z tym pomyślał, że napisze na ten temat raport, w którym trochę opisze, dlaczego zajął się w ogóle tym obszarem, jakich użył metod i jakie wyszły analizy tych wyników, trochę obrazowo, trochę liczbowo, a następnie podejmie się dyskusji, w której zrobi jakąś problematykę, uwzględni różne zmienne, których mogliśmy nie wziąć jednak pod uwagę i zastanowi się, czy warto w ogóle intensywnie eksplorować ten obszar, albo czy może przynależeć do jeszcze jakiejś innej teorii. Teraz chcę, żeby świat się o tym dowiedział. Chcę, żeby wszyscy wiedzieli, że czerwone koszulki to dobry wynik testu. Wysyła więc swój artykuł do czasopisma naukowego. Nie jest to czasopismo, które możemy znaleźć w zwykłym kiosku. Jest to czasopismo wydawane przez redakcje naukowe. Im lepsze czasopismo, tym większy rozgłos, większa sława i więcej punktów w karierze naukowej. Czasopisma różnią się pod względem prestiżu. Od tych najlepszych po te najgorsze. Cały proces jest dosyć skomplikowany, ponieważ Paweł musi wysłać artykuł do recenzji. Najpierw przegląda go redaktor, ma pod sobą kilku recenzentów. Oni sprawdzają, czy ten tekst jest ciekawy, czy jest poprawny, czy nie ma w nim błędów, czy jest to wiarygodne, czy nie ma podejrzenia oszustwa. I czy Paweł jest dużym naukowcem, czy tylko malutkim jeszcze? Po przeanalizowaniu mogą albo zaakceptować ten tekst, albo go odrzucić, albo mogą też wysłać Pawłowi do poprawek, stwierdzić, że gdzieś tam nie wiedzą, o co chodzi, coś powinno być doprecyzowane. Mały element bibliografii. Na przykład, jeśli redakcja zaakceptuje, Paweł się cieszy. Wszyscy się cieszą! Jeśli zostanie odrzucony, prawdopodobnie wyślę swój artykuł do czasopisma o niższej randze. W Polsce rangi te ustalane są przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. No i teraz pytanie, czy jedno badanie wnosi coś do całej teorii? Czy może ją wzbogacić? Czy swoim zaleganiem w ogóle sprawia, że jest bardziej wiarygodna, jest cenniejsza, jest bardziej wszechstronna? Prawdopodobnie jedno badanie nie będzie bardzo istotną częścią nauki. Będzie tylko jedną małą cegiełką, która wpłynie na to, że możemy zacząć zauważać, jak kolory wpływają na przykład na zdolności poznawcze. Tak, może być ciekawym kierunkiem. Być może jakiś bardziej ambitny lub utalentowany naukowiec chwyci się tego i trochę to poprawi, zmanipuluje. A może Paweł przeprowadzi kolejne badanie na koszulkach niebieskich, a być może przeprowadzi w koszulkach czerwonych, ale na teście prawa jazdy. I w taki sposób teoria będzie się powiększała. Mhm. I będziemy wiedzieli więcej na temat tego, jak kolory mogą wpływać na nasze zdolności. Tak, a potem będą powstawały już duże analizy, które są bardzo wartościowym elementem w świecie nauki. Jak już metaanaliza coś mówi, to już to przyjmujemy. Podsumowując, proces zdobywania wiedzy naukowej jest bardzo żmudny, długi i wymaga wiele, wiele czasu i wysiłku wielu badaczy. A zanim nauka przyszła, ludzie próbowali kontrolować świat, wymyślając różne mądrości ludowe, które czasami się sprawdzały, czasami nie, ale stały się takimi utartymi powiedzeniami, które czasami lubimy sobie powtarzać. I w ten sposób właśnie funkcjonują przysłowia, których ja w ogóle jestem wielką fanką i bardzo lubię czasami wprowadzać do rozmów. No i na przykład mówi się o tym, tak, że przeciwieństwa się przyciągają, jak na przykład ktoś spotka taką parę, która jakby absolutnie na pierwszy rzut oka totalnie jakby się nie paruje. To jest bardzo ciekawe, bo przeprowadzono badania na ten temat i raczej podobają nam się ludzie, którzy pod wieloma względami są do nas podobni niż się różnią. No i właśnie, a jak mówił profesor Wojciszke, który zajmuje się przede wszystkim psychologią społeczną, w zdrowym rozsądku tak zwanym jest więcej zdrowia niż rozsądku.
bo lubimy rozumieć. Dziękujemy, że obejrzeliście nasz film. Zachęcamy Was do lajkowania, subskrybowania i piszcie w komentarzach, czy Wy wierzycie nauce, czy ufacie jej. I czy w tym odcinku sprawiliśmy, że może się ona wydawać chociaż trochę bardziej atrakcyjna. Do zobaczenia! Niedawno zmierzyliśmy się z zaskakującą, nieprzeniknioną i spektakularną sytuacją. Oto wydarzyła się, a wraz z nią szereg wątpliwości, reaktywności, bezradności i poszukiwania odpowiedzi na pytania, które nadal nas nurtują, bo nie znamy przyszłości i nie wiemy, co będzie się działo z losami ludzkości. Dobra, to może ja zacznę. Tak.